Dzień dobry Państwu, Damian Rybowski. Witam serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Świt Szczecin, Polonia, Siedle Wielkopolska, kończącym rozgrywki trzeciej ligi grupy drugiej. Panowie, bardzo bym prosił o podsumowanie. Przypomnę, są z nami trener zespołu gości, pan Paweł Kutyna, a także trener zespołu gospodarzy, Piotr Klepczarek. Panowie, krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania, natomiast chciałbym się też skupić ogólnie na całym sezonie. Jak panowie to widzieliście? Czy jesteście zadowoleni ze swoich drużyn, z osiągnięć? Pierwszego proszę trenera zespołu gości. Wszystkim gratuluję wygranego meczu, wygranego sezonu i awansu. Tak, przez cały sezon zmierzaliście ku temu celowi i został on po piłkarsku dzisiaj spuentowany. No, my mieliśmy zupełnie odwrotne cele, chcieliśmy się w tej lidze utrzymać, ten swój cel też zrealizowaliśmy. Dla naszego młodego zespołu, przypomnę dzisiaj 14 młodzieżowców, 9 od początku, to są nawet takie doświadczenia trudne, ale potrzebne, które no, miejmy nadzieję będą wnosić coś więcej w kolejnych sezonie, w kolejnych meczach. Jeżeli chodzi o same spotkanie, no było widać po prostu tą różnicę tych celów i realizacji tych celów na boisko. Staraliśmy się oczywiście ambitnie walczyć, ten wynik to przerwy 3-0. Nie podciął nam szczytu, chcieliśmy do końca szukać swojej szansy, szukać bramki, też jej nie stracić. Rzut rożny, stały fragment, 4-0, no do końca staraliśmy się wycisnąć jak najwięcej z tego meczu. Można powiedzieć, obserwując cały czas Polonię Siedla Wielkopolska, graliście większą część sezonu młodzieżowcami. Mimo tego udało się zająć górną część tabeli, czyli na chwilę obecną miejsce 7. Być może to miejsce nie zostanie utrzymane z uwagi na to, że jest grupa pościgowa, 2 punkty straty, a może się uda to 7. miejsce zachować. Niemniej jednak, grając tak dużą ilością młodzieżowców, bardzo dobry sukces. Mogliście nawet awansować do finału Wielkopolskiego Pucharu Piłki Nożnej, Pucharu Polski Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety z Wiktorią nie udało się. Wiktoria także później poległa z Unią Swarzec, ale było bardzo blisko. Charakterystyka takiego młodego zespołu zawsze polega na tym, że jest dużo faluje ta forma, falują te wyniki. Mieliśmy momenty, gdzie potrafiliśmy wygrać 3-4 spotkania i były takie momenty jeszcze nie tak dawno, że 2 tygodnie, 14-15 dokładnie dni przegrywamy 4 spotkania, w tym gramy najsłabszy mecz w półfinale Pucharu Polski, który pan tutaj wspomniał. Tak jak zespół gospodarzy ma wielu doświadczonych zawodników, którzy pewnie na pewno przeszli w swojej drodze piłkarskiej różne trudne momenty i dzisiaj potrafią z takich sytuacji wychodzić, biorąc na siebie odpowiedzialność. Tak, jedyną drogą, żebyśmy również to mieli, nasi zawodnicy, jest po prostu doświadczenie, które trzeba zbudować na boisku. Pięknie, dziękuję. Przechodzimy do trenera zespołu gospodarzy, pan Piotr Klepczarek. Panie trenerze, oczywiście gratulacje. Dzisiaj widzieliśmy pełna dominacja Świtu na boisku. Długo by opowiadać o tym spotkaniu, natomiast proszę o podsumowanie całego sezonu. Całej, może też rundy. Sezon jest długi, więc byśmy musieli długo rozmawiać, chociażby rundy. Razem z tym finałem, który jeszcze przed nami 12 czerwca w Świnoujściu. Przede wszystkim dziękujemy za gratulacje. Sezon można połączyć w całość wtedy, dwie rundy, bo one były bardzo do siebie podobne, z czego się bardzo cieszymy, bo na wiosnę otrzymaliśmy to, co wypracowaliśmy na jesieni, a to są dwie inne rundy. Wiadomo, że na wiosnę zdecydowanie ciężej się gra, ciężej się zdobywa punkty i ważne było dla nas, żeby regularność utrzymać, więc zawodnicy to zrobili. Celem był awans. Nie mówiliśmy może jakoś bardzo głośno o tym przed sezonem, ale taki był cel wewnątrz klubu, wewnątrz drużyny i go zrealizowaliśmy, także to jest najważniejsze i z tego się cieszymy. Uważam, że zasłużenie to wywalczyliśmy ten awans, ponieważ, tak jak powiedziałem, byliśmy regularni. To jest bardzo ważne, jeżeli chce się grać o coś więcej. Także jeszcze jeden mały cel przed nami, może nie mały, mały krok w stosunku do tego, co już się wydarzyło, czyli prawie 12 miesięcy ciężkiej pracy, czyli mecz środowy w Pucharze Polski, do którego też podejdziemy z pełnym zaangażowaniem. Od dzisiaj już zaczęliśmy przygotowania do tego meczu. Zależy nam na tym, żeby po prostu puchar wygrać. A jeżeli chodzi o samo spotkanie, to tak jak rozmawialiśmy, trener Kutynia
przekazał. Wygraliśmy też zasłużenie, pełna dominacja od początku do końca, także też zależało nam na tym, żeby pożegnać się z kibicami na naszym stadionie dobrym wynikiem i dobrą grą. Także i dzisiaj cel zrealizowaliśmy i także jeżeli chodzi o cały sezon trzeciej ligi, cel także został zrealizowany, ale jeszcze kwestia pucharu. Także no ważny mecz przed nami, który tak jak powiedziałem i podkreślam od dłuższego czasu, jest dla nas bardzo istotny. Panie trenerze, czy dociera do Pana, że jest Pan, może inaczej to mówię, czy dociera do Was jako drużyny, że jesteście najlepszym zespołem spośród wszystkich trzecich lig w Polsce? Zdobyliście do tej pory najwięcej punktów. Na chwilę obecną 85, już Was nikt nigdy w tym sezonie nie przegoni. Bramek zdobyliście 75, tracąc tylko 17. Kolejne zespoły, liderzy trzecich lig, tracą do Was po 12-13 punktów. Wyczyn nie lada. No jest okej, tylko to jest już historia tak naprawdę. Od dłuższego czasu, już od kilku kolejek wiemy, na którym miejscu skończymy tę ligę, także to są takie dodatkowe smaczki, o których Pan powiedział i to jest okej, ale teraz już przed nami nowe cele. Po pierwsze Puchar Polski, a po drugie nowa liga, nowe wyzwanie, coś nowego dla tego klubu. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo się cieszymy na to, że będziemy mogli się z tym zmierzyć, ale tu bardzo dużo pracy przed nami na wielu płaszczyznach, żeby po prostu być dobrze przygotowanym i też dobrze się zaprezentować w rozgrywkach. Więc tak jak powiedziałem, no jest okej, to jest fajne, ale to już jest tak naprawdę historia i w piłce nożnej to trzeba patrzeć to, co do przodu, bo szybko z tej euforii można gdzieś tam zjechać i mogą być problemy. Także my tutaj cały klub od prezesa po zawodników, po wszystkie osoby pracujące w klubie zastanawiamy się i myślimy już nad tym, jak dobrze zaprezentować się w następnym sezonie. Dziękuję pięknie za wypowiedzi. Dziękuję. Polonii za przyjazd. Życzę spokojnego powrotu do domu. Natomiast przed świtem Szczecin jeszcze ostatni akcent w tym sezonie, a więc Puchar Polski na szczeblu regionu. I tego pucharu życzę. Dziękuję pięknie. Dziękuję.